Hej, hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszego drogiego małego Lucjuszka. Tym razem powinniśmy przekonać się, w jaki to sposób zamierza pozbyć się swojej mamy. No, nie ma co. Uruchamiamy. Wszyscy u mnie, tak. A co my tu mamy w ogóle zrobić? No nic tu nie widzę ciekawego. Może po prostu przejdźmy się, zobaczmy, co tu ciekawego dla nas będzie. Na razie nic nie widzę. Aha, coś mamy w naszym dzienniczku. W tej szopie jest dużo przydatnych rzeczy, świat... Aha, jak nie działa? A, bo faktycznie, tam w piwnicy kiedyś znalazłem i wkręciłem korek. No dobra. A można je teraz wyłączyć? Bo to strasznie jasno, panie. To tak ma być? Że tak jasno? Nie ma takich przycisku? Nie, nie ma. No trudno. A co to mogę zrobić? O, wtyczuszka? Wtyczuszka ma iść do prądu. No dobrze. I co dalej? O, tu coś jest. O, nie mogę. No nie, mama widzi. A, to dobre. Ale tu już mogę. Co to jest? Pistolet na gwoździe bez gwoździ. No, zakładam, że gdzieś musimy mieć gwoździe do tego. Widzicie, co strasznie głośno mi to gra muzyka. Ja sobie tą muzykę wyciszę mocniej. Bo się nie da słuchać. O, teraz będzie lepiej. Nawet mogę ją trochę głośniej zrobić, bo sobie wyciszyłem w mikserze Windowsa. Dobra. Sorki za to. A, tu coś leży. O, jest. Mamy chyba gwoździe. No, nawet na pewno. No to załadujemy. I co teraz? Muszę się schować, nie? Okej. Okay. Coś się dzieje. Czas znalazł dowody potwierdzające twój udział w wypadku i wkrótce z nim powrócił. Pośpiesz się. I co? Muszę ją chyba podłączyć do tego, nie? Bo to jest... Ale nie aparat, nie. Nie aparat, ej. To nie aparat trzeba. Trzyma gwoździarkę. Tak jest. Podłączyć było. Co dalej? O. No dobra. O, tatuś idzie. Nie pozwól. A notatki. Moment. Czas prawdopodobnie znalazł ciała, to osłabi jego umysł. Dostanę tylko jedną szansę. Czyli muszę użyć mojego wspaniałego daru zmuszania ludzi do robienia różnych rzeczy. No dobrze. To będzie ten chyba. Najwyżej się pomyliłem. To. I nasz pistolet. Tak, zadziałało. I nasz pistolecik. Ciekawe, co zrobi. Oczka czarne, czyli jest dobrze. No. Ty, za nimi gliniarze są. Będzie strzelał do gliniarzy, ale numer. Nie, lepszy numer. O kurde. ale hardcore. Ja pierniczę gwoździem ją załatwił. O kurde. Prosto w głowę. Nieźle. I wszyscy to widzieli, ale nieźle. A nikt nie zauważył, że to nim
Sterował Lucjuszek. No, this can't be. I swear, it wasn't me. It was the boy. On ci wie, o co chodzi. Tylko nikt ci nie uwierzy, stary, no właśnie. Ło! Przypalił! He eluded us wow. somehow, until we finally caught him in the act. All the signs of his deteriorating mental state had been there all along. I remember watching him pull the trigger on that nail gun. It felt like time was slowing down as the nail went through her skull, ripping pieces of her brain onto the lawn. Nieźle. Her body fell to the ground like a lifeless rag doll, and all the questions, the mysteries, the suspicions were put to rest. Charles poczekam, aż przeczyta swoje. Tatuś uciekł. Ciekawe gdzie. Aha, wrócił do rezydencji może. Czyli tatusia też trzeba będzie w końcu załatwić, jak nic. No to chyba musimy teraz zastępcę szeryfa zająć się najpierw na początku. O, nawet na pewno. Okej. Okay. O kurde, nie mogę się ruszyć. What the fuck? O co tu chodzi? O co tu chodzi? W ogóle się nie mogę ruszyć. Halo? No jak ja mam, co mam mu zrobić? O kurde. Zobaczcie, ile to jest... O kurcze, to tam mi tak puka. Ile to jest krzyży. A nie mogę nic zrobić. A jakbyśmy wzięli ten i walnęli o to. No, o, co glina robi? Nic nie robi, panie władzo. To nie ja. To nie ja, panie władzo, na serio. Odwróć się. Dobra. O! Ups, a co to było? Trafił w krzyż, tak? A, co taka zabawa? Ha, kuku. Sam się pozbędzie ochrony, dobre. No dobra, i co dalej? Coś to o tym myślicie? Że mu to zwalić na łeb? Halo, ale nie mogę. Może on musi coś zrobić. No ale nie mogę podejść do niego, kurde. Czy nie mogę tylko tego gówinka używać. Ale co mam sobie zrobić? A może tak samo, czekajcie, sam se zwali. Trzeba przycelować tym. Będzie strzelał. I rozwali wentylator i sobie w łeb strzeli tym wtedy. Nie, skończyła mi się tylko mana. Moja magiczna moc. Odwróć się gościu, bo ja będę to znowu czarował. O, wal w niego. Kurde, nie może w to trafić, sierota. Jak nic. Mamy coś większego? O, zadziałało. No, i teraz możemy przywalić mu. Zrobił spięcie czy coś tam. I teraz damy czadu. O, wow. Jak miło. Ale zobacz, jak to zarąbiaście zrobili. Jest niby na kablu, działa. No, się nachylił. No tak, tylko zapomniał, że tak wahadło wraca, nie? Raz to za mało. No nie jest zbyt spostrzegawczy gościu był, to fakt. I sayonara. No dobra, no coś, niezły jesteś. Dałeś czadu, chłopie. On się załadował. Aha. No dobra, to został tylko tatuś. Do rozwalenia. To chyba tu wrócił z tego, co tam Lino napisał. Kurde, wszystko zjara. O ja pierniczę. Ale jazda. I? Halo?
Koniec nadciąga. A, następny rozdział. No dobra, czyli to będzie trzeba tatuśkę chyba dziabnąć tym razem. O, a cóż za takiego? Co wolicie, płomień? Czy to ja? Płomień, wybieramy płomienie. Nie wiem co to będzie, ale wybieramy płomienie, będziemy wszystko palić. Wow. Trochę się załadował chłopak. O, nawet więcej niż trochę. O, kogo my tu mamy? Proszę. Wow, tatą cię przywiózł księży. No dobra, no to będzie jazda. No to będzie jazda. Chciałbyś, synku, chciałbyś. No to walimy. Ciekawe, czy przez ściany też ich trafia? Czy będę musiał czekać, aż tu przyjdą? Bo ja się ruszyć nie mogę. Ale znowu. Przepraszam. I idą. Aha, czyli ja się musiałem tylko przesunąć. Palimy chłopaków. Palimy. A co tu chodzi? Uciekaj! Uciekaj! Załatwili mnie. Chyba. Czy nie? Czy ja ich załatwiłem? Koniec gry. Załatwili mnie. Dobra, cwaniaczki. Tam power of Christ. Dobra, miejmy nadzieję, że ich tak załatwię. Dobra, trzeba to uciec dalej. Bo inaczej to mnie załatwią. Tak, 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 szybcy są. Nie wiem co się stało, ale chyba jeden padł. Muszę wiedzieć, gdzie jest drugi. A tak, tak, ten się ładnie pali tutaj. O, przyjemnie. Gdzie jest tamten? Załatwiłem obydwu? Nie! Ten się, kurde, trzyma jak rzep się go ogona normalnie. Chodź tu. Pokaż się. A ty gdzie on był? Gdzieś ty był? A to masz karę. Tak jest. Wypalony. Wypalony. No jest nieźle. Uuu, się załadujemy jeszcze. Wow. Pucha, łupy się rozsypuje już. A, co tu jest? Co tu jest? Aaa, no właśnie. Jeszcze sam tatuncio. No, zobaczymy. Jak się z nim rozprawimy. Myślę, że też go trzeba będzie ładnie spalić. Siemanko, tato. O, a co on robi?
Gaśnicę bierze? A kurde, jaki cwaniak. Będziemy gaśnicą tutaj ganiał. Nie ma tak. Podpalimy wszystko. Musisz najpierw odzyskać siły. Tam. Gaś. Gaś. Dobra. Tak, sam się return. No dobra, ale jakoś go nie mogę trafić, kurde. Bo to i zwalamy mu na łeb. Tak jest. Trafimy? No wiecie co? Przecież to ja go trafiłem. Jak to możliwe? Jak to możliwe w ogóle? Ono tutaj. Chodź ty. Strażniku. Gaśnicowy. Wow. Dobra, czyli trzeba go najpierw ściągnąć do nas. Jest po prostu za szybki, tatuś. Teraz... Nie. Co za dzyndzel, no? Tato, goni mnie. Tato, goni mnie. Teraz. Teraz. Tak jest. O, leci. Leci do mnie, dobra. I teraz. Dobra. Zapalone. Teraz musimy szybko go wyprzedzić, to jak będzie wbiegał. No, chodź tu do nas, tatuśka, dobra. I teraz ci przywalimy. Tak jest. Tak, tak, tak. Palimy, palimy. Dokładnie. Tak. Nie udało się. Jeszcze raz. Trzeba go bardziej tam w kąt zagonić. Dobra, teraz. I zgasimy go. Tak jest. Pięknie. I zrzucamy mu to na głowę. Tak jest. O, policja. Co? Co mu zrobią? No, no tak. Biedny chłopczyk przeżył taką koszmarną rzecz. No faktycznie. Uratowała go policja. Przed szaleńcem tatusiem. No nieźle, nieźle. Tak to się kończy. A powiem wam, że ciekawa historia. Nie jest może jakaś taka super sensacyjna, oczywiście trochę naciągana, trochę taka sztuczna, szczególnie w graniu, ale muszę się przyznać, że jest tym jakiś urok w takiej grze, gdzie ta fabuła jest i coś znaczy i opowiada nam jakąś historię. Myślę, że co prawda Lucyusz się skończył, ale
gier z historią, jakąś ciekawą fabułą jest sporo, więc pozwolę sobie na kanale wpuścić zawsze jedną gierkę taką właśnie z jakąś bogatszą historią, żebyśmy mieli dla tych, którzy lubią takie rzeczy tak jak ja, pooglądać sobie mogli właśnie jakąś fajną fabułę, być może taką, gdzie nasze decyzje będą wpływały na to, co się będzie działo dalej. I zobaczymy jak to będzie. A na razie wam dziękuję serdecznie, żeście wytrwali do końca Lucjusza i zapraszam na kolejne filmy z serii takiej, gdzie ta fabuła będzie istotna. Gdzie ta opowieść będzie się plotła w tych odcinkach, gdzie będziemy grali i zobaczymy jak to nam, czy nam to się spodoba, czy nie. Dajcie w komentarzach odpowiedź. Ale myślę, że znajdzie się kilka osób, które chętnie sobie coś takiego obejrzą. Zresztą ja na pewno lubię takie gry, więc sobie takich gier poszukam i mówię, nie kilka na raz, ale po jednej historii, tak od początku do samego końca, żeby coś takiego też na tym kanale było. Okej, jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Hej, hej, trzymajcie się.